Obrazem trójkąta ABC to ten trójkąt w symetrii osiowej względem prostej L. Możemy w ten sposób zaznaczyć symetrię osiową albo odbicie względem prostej L. Jest trójkąt A'B'C', czyli ten. I do tej sytuacji mamy cztery pytania. Zachęcam Was do zatrzymania teraz tego filmu. Spróbujcie samodzielnie na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie: jaka jest długość boku A'C'. Albo odcinka a Prim. Chodzi o długość tego boku, jak jego długość obliczyć. Jest to dosyć proste, ale musimy wiedzieć, i to jest najważniejsza rzecz w tym zadaniu, że symetria osiowa, zwana też odbiciem, jest przekształceniem izometrycznym. Izo oznacza równy metryczny dotyczy miar. Przekształcenie izometryczne to takie przekształcenie, które zachowuje odległości pomiędzy odpowiadającymi sobie punktami. Odległości te nie zmieniają się podczas przekształcenia. W figurach płaskich, na przykład wielokątach, jak trójkąt, oznacza to, że miary kątów nie zmieniają się w przekształceniu, obwód nie zmienia się i pole powierzchni też się nie zmienia. No i możemy wykorzystać ten fakt, że odległości pomiędzy odpowiadającymi sobie punktami nie zmienią się w przekształceniu. Czyli, że odległość pomiędzy punktami A' i C' będzie taka sama, jak odległość pomiędzy punktami A i C. Czyli A' C' równa się AC. Równa się, tu widać, ile się równa, to ten odcinek, a to jego długość. Równa się 3. I mamy pierwszą odpowiedź z głowy. Jeżeli już wiecie o co chodzi, to zachęcam Was jeszcze raz do wielokrotnego zatrzymywania tego filmu i odpowiadania na kolejne pytania samodzielnie. Następne pytanie. Jaka jest miara kąta B'? To jest kąt B' i zastosujemy tę samą własność symetrii, albo odbicia. Kątowi B' w obrazie odpowiada kąt B w figurze. Kąt B został poddany przekształceniu izometrycznemu, więc kąt B' będący jego obrazem ma tę samą miarę. Albo odwrotnie, B będzie miał taką samą miarę jak B'. Tak samo będzie w przesunięciu, w obrocie i w każdym innym przekształceniu izometrycznym. Ile wynosi miara kąta B? Oznaczmy miarę kąta B przez x. Wtedy x plus 53 stopnie plus 90 stopni, bo jest to trójkąt prostokątny, równa się 180 stopni, bo suma miar kątów wewnętrznych trójkąta wynosi 180 stopni. 53 plus 90 to 143, czyli x plus 143 stopnie równa się 180 stopni. Odejmujemy 143 stopnie od obydwu stron równania i otrzymujemy 80 minus 40 to 40 i minus 3 to 37. Otrzymujemy 37 stopni. Odpowiedź na drugie pytanie: 37 stopni. B' również ma miarę 37 stopni. Pytanie trzecie. Jakie jest pole powierzchni trójkąta ABC? Na pewno pole ABC wynosi tyle samo, co pole ABC, bo symetria jest przekształceniem izometrycznym. Możemy zatem obliczyć pole trójkąta ABC'. Ten bok ma długość, tak jak AC3, ten bok ma długość 4. No i wiemy, że jest to trójkąt prostokątny. Te informacje wystarczą do obliczenia pola trójkąta ABC. Ale będzie to rozwiązanie trochę naokoło. Możemy obliczyć od razu pole trójkąta ABC. Możemy wykorzystać informację, że długość tego boku, odległość od A' do B' to 4 i jest to ta sama długość, co tutaj. AB też ma długość 4. W takim razie pole trójkąta ABC, trójkąta prostokątnego, jest dosyć proste do obliczenia. Wynosi 1 druga razy podstawa, razy wysokość. Czyli odpowiedź na pytanie trzecie to 1, druga razy 4, długość podstawy, razy 3, długość wysokości, to się równa połowa 12, czyli 6 jednostek kwadratowych. Pamiętajcie, że jednostki też są ważne. Ostatnie pytanie: jaki jest obwód trójkąta A'B'C'? Możemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa i obliczyć długość przeciwprostokątnej. Długość boku A'C' znamy, bo wiemy, że powstał on w przekształceniu izometrycznym, w którym z definicji długości odcinków są zachowane, nie zmieniają się. Powstał z boku o długości 3, jest obrazem boku o długości 3, więc też ma długość 3. Możemy też, i pewnie niektórzy z Was już to zauważyli, możemy od razu zorientować się, że jest to tak zwana trójka Pitagorejska. Jeżeli najkrótszy bok trójkąta prostokątnego ma długość 3, Druga przyprostokątna ma długość 4, to przeciwprostokątna ma długość 5. Możecie nauczyć się na pamięć kilku trójek pitagorejskich, na przykład 3, 4, 5, potem 5, 12, 13, 6, 8, 10 i tak dalej. Albo możemy też po prostu zastosować twierdzenie Pitagorasa. 3 do kwadratu plus 4 do kwadratu równe jest długość przeciwprostokątnej do kwadratu. 3 do kwadratu plus 4 do kwadratu to 9 plus 16, czyli 25, równa jest długość przeciwprostokątnej do kwadratu. Czyli długość przeciwprostokątnej wynosi 5. Pamiętajcie tutaj, że pierwiastek z 25 to niekoniecznie musi być 5. Liczba minus 5 podniesiona do kwadratu również da w wyniku 25. Ale tutaj mówimy o długościach odcinków, czyli tylko o liczbach nieujemnych. Albo, żeby było jeszcze prościej, o liczbach dodatnich. Chociaż punkt można potraktować jako odcinek o długości 0, dlatego nieujemnych. Tak czy inaczej, długość przeciwprostokątnej to 5, a obwód, o którym mowa w pytaniu czwartym, to w takim razie 3 plus 4 plus 5, czyli 12 jednostek. I znowu obwód trójkąta ABC. Również wynosi 12 jednostek, bo każda z tych figur jest obrazem drugiej w przekształceniu izometrycznym, zachowującym odległości między odpowiadającymi sobie punktami, czyli długości odcinków i zachowującym miary kątów, a zatem również obwody i pola powierzchni. Obwód każdego z tych trójkątów to 12, pole każdego z tych trójkątów to 6. Miara każdego z tych dwóch odpowiadających sobie kątów to 37 stopni, i długość każdego z tych dwóch odpowiadających sobie boków to 3. Tak działa izometria. No i gotowe.